Telewizja w Polsce, PL Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu, w której powiemy bardzo dużo o gospodarce, bo to była jedna z tych dziedzin szeroko komentowanych w tym roku. Spodziewamy się, że w kolejnym także będzie dużo się działo w gospodarce, bo mieliśmy przecież wymianę premiera z Beaty Szydło, premier Beaty Szydło na premiera Mateusza Morawieckiego, który ma być gwarantem właśnie zwrotu ku gospodarce, jeśli chodzi o politykę rządu. A z dzisiejszych informacji, które będziemy dla Państwa jeszcze komentować, ruszyło śledztwo, wznowiono śledztwo w sprawie afery hazardowej i jednorękich bandytów. Skomentujemy dla Państwa te informacje z Markiem Zuberem, ekonomistą, naszym gościem telefonicznym. Haro, dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, dzień dobry. Widział pan najnowsze rewelacje, afera hazardowa znowu w tle. No tak, słyszałem, widziałem. No właśnie, wracamy tak naprawdę do tematu, który gdzieś tam ucichł parę lat temu. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Wiemy już, że w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące prowadzenia tego typu działalności w Polsce, czyli generalnie czerpania zysków z różnego rodzaju hazardu. Dość spore zmiany zresztą zostały wprowadzone przez już nowy rząd, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość. Także sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna niż ta, która no stała gdzieś tam u podstaw tych wszystkich wydarzeń, które przecież pamiętamy. No tak, ale przypomnijmy tutaj, 78 tysięcy zarejestrowanych nielegalnie tych automatów do gier, tak zwanych jednorękich bandytów. No to ja już w tej chwili nawet nie mówię o kwestii działań nielegalnych, czyli czerpania korzyści wynikających z bycia w obszarze hazardu bez żadnej rejestracji. No to jest oczywiście pytanie, dlaczego tak się stało? Czy ktoś na to pozwolił świadomie, czy było to jakieś niedopatrzenie wynikające z, nie wiem, złych pomysłów związanych z kontrolą tej branży? No to jest właśnie ciekawe. Zresztą my podobne pytania mamy w wielu innych obszarach. Ja myślę, że taki najważniejszy z punktu widzenia strat dla budżetu państwa to oczywiście wszystko, co związane z obrotem paliwami. Chodzi mi o tą drugą aferę paliwową, nie tą pierwszą wynikającą z różnicy akcyzy między olejem opałowym i olejem napędowym, tylko tym, co się działo w ostatnich latach, czyli importem benzyny i oleju napędowego już gotowych, już nie surowca ze wschodu. No i podobne pytanie sobie wszyscy stawiamy. Czy to był przypadek, czy rzeczywiście po prostu ktoś przegapił ten olbrzymi proceder, który się działo, jeśli można tak powiedzieć. Ja szacuję, że straty z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT-u mogły w tym okresie 6-7 lat, kiedy tak bardzo mocno obserwowaliśmy ten proceder, straty dla budżetu mogły nawet przekroczyć 20 miliardów złotych. No więc właśnie pytanie, czy ktoś tego nie zauważył, przegapił, czy po prostu nie chciał tego zauważyć? Podobne również pytanie, jeśli chodzi o podatek VAT, prawda? Komisja śledcza ma powstać. Tak, to tutaj mówi pani o, oczywiście, tutaj już ogółem o podatku VAT, VAT-owskich, czyli jeszcze inna sytuacja, w której tworzymy łańcuszek firm i żądamy zwrotu VAT-u gdzieś tam, któraś z tych firm w końcu żąda właśnie zwrotu VAT-u, to jest coś, co przyszło do nas i to rzeczywiście jest prawda tutaj, tak, politycy Platformy się bronią, ale to jest prawda, to przyszło do nas z Wielkiej Brytanii. No i znowu pytanie, czy ten proces, który już tak, o którym dość głośno mówiliśmy, ja mówię my, dlatego że ja przypominam sobie swoje wypowiedzi z 2014 roku przy okazji rynku obrotu stalą w Polsce. Pewnie też w naszym programie. No więc właśnie i zwracaliśmy uwagę na to, że te straty z tytułu wyłudzonego VAT-u, czyli VAT-u, który odbierano niesłusznie, mogą przekraczać 5 miliardów złotych. Ja przypominam sobie wypowiedź ówczesnego wiceministra finansów odpowiedzialnego za ten obszar, który mówił, że no, góra pół miliarda, po czym po kilku miesiącach sam przyznał, że rzeczywiście ta kwota 5 miliardów była niewygórowana, jeżeli można tak powiedzieć. Więc pytanie, czy to, że późno zabrano się za walkę z tymi karuzelami, to znowu jest kwestia niezauważenia problemu, obiektywna kwestia, czy też po prostu ktoś temu sprzyjał. Nie wiemy tego. Ja tylko stawiam pytania i pewnie będziemy próbowali na te pytania odpowiedzieć. Oczywiście no my, czyli no społeczeństwo chciałoby to wiedzieć. Analitycy, dziennikarze, rządzący, prawda? Wszyscy tak zastanawiają się teraz, dlaczego? Dlaczego, jeżeli wiadomo było, a wiemy, że wiadomo było, że niemożliwe jest, żeby do Ministerstwa Finansów nie dotarły takie informacje, że wyciekają ogromne pieniądze, miliardy złotych z budżetu państwa, przeciekają nam tak naprawdę przez palce i są instrumenty,
argumenty, bo Paweł Gruza, wiceminister finansów, ten, który zajmuje się właśnie uszczelnianiem VAT-u teraz i który de facto wskazywany jest na następcę Mateusza Morawieckiego na stanowisku ministra finansów, mówił o tym, że przez lata przecież były te instrumenty dostępne, te instrumenty, po które rząd sięgnął teraz. Dlaczego wcześniej nikt po nie sięgnął? To jeżeli chcemy być, panie Edyto, uczciwi, to musimy wyraźnie powiedzieć, że te instrumenty zaczęły być stosowane przez poprzedni rząd także. Pod koniec funkcjonowania rządu PO-PSL powstał w końcu jednolity plik kontrolny. Podjęto pierwsze kwestie związane z przygotowaniem choćby czegoś, co później zrobił już bardzo konkretnie PiS, czyli pakietu paliwowego, no ale trwało to wszystko dość długo. No i teraz znowu można się zastanawiać, czy trwało to tak długo, dlatego że no, była jednak inna sytuacja polityczna, mieliśmy koalicję, być może rzeczywiście część tych osób nie miało takiej świadomości tego problemu, czy też znowu jakaś inna przyczyna wtedy się pojawiła, no i dlatego to tyle trwało. Ale rzeczywiście uczciwie trzeba powiedzieć, że pierwsze działania w kierunku uszczelnienia systemu, szczególnie jeżeli chodzi o karuzele VAT-owskie, zostały podjęte przez poprzedni rząd, także pod koniec. No ale z drugiej strony też warto o tym powiedzieć, że no, problem na poważnie pojawił się w roku 2014. W 2015 to było apogeum, tak nam się przynajmniej wydaje. To jest ta informacja, no tutaj Najwyższa Izba Kontroli była najbardziej pesymistyczna, że właśnie w roku 2015 na samych karuzelach budżet państwa mógł stracić nawet 80 kilka miliardów złotych. Ale to się na poważnie, zaczęliśmy to widzieć w roku 2014, nie 9 czy 10, bo wtedy jeszcze ta skala była znacznie mniejsza. Byliśmy porównywani wtedy, jeśli chodzi o tego typu przestępstwa, z tym, co się działo w takim, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, przeciętnym kraju Unii Europejskiej. Natomiast 2013 rok to jest już zwiększenie tych przestępstw, 2014 i apogeum rok 2015. No ale pytanie, czy skoro w 2014 te przesłanki się zaczęły pojawiać, no to czy rzeczywiście te działania nie były zbyt mało daleko idące. Ale też pamiętajmy o tym, że na bazie tego 2014 roku wprowadzono na przykład VAT odwrócony. To jest coś, co funkcjonowało przecież w handlu właśnie stalą. Więc to nie jest tak, że Platforma nic nie robiła i PSL. To nie jest tak, że wtedy nie podejmowano działań. Natomiast można się zastanawiać nad tym, czy nie można było zrobić więcej i szybciej po to, żeby na przykład nie dopuścić do tej eskalacji w roku 2015. No ale ja nie Panie mam Marku, tak, a przejdźmy do to oceniać dzisiaj. Do 2017 i do 2018. Czy ten mijający rok był dobry dla gospodarki, już tak najogólniej rzecz ujmując, i czy kolejny będzie dobry? Był dobry oczywiście. No trudno uznawać, że wzrost gospodarczy na poziomie powyżej 4% to nie jest dobra informacja. Na pewno był dobry, ale po pierwsze to był rok z problemami. Ja tu się kompletnie nie zgadzam z oceną dokonywaną przez premiera Morawieckiego w expose. Chyba usłyszeliśmy takie zdanie, że poziom inwestycji krajowych jest odpowiedni. Nie jest odpowiedni. Cały czas mamy problem z inwestycjami krajowymi. Ale mieliśmy delikatny wzrost tutaj tego wskaźnika inwestycji. Panie Edyto, po dramatycznym spadku w 2016 roku mamy nieznaczny wzrost w roku 2017. Zresztą nie wiem dokładnie jaki, bo za trzy kwartały dane w tej chwili mamy. Nie mamy jeszcze dane za czwarty kwartał, ale z tych szczątkowych wiemy, że w czwartym kwartale przełomu na pewno nie było. Mieliśmy spadek inwestycji o prawie 1% w pierwszym kwartale, wzrost nieco powyżej 1% w drugim i 3,3% w trzecim, więc w sumie po spadku prawie 8% w roku 2016 trudno tutaj mówić o przełomie, więc to jest problem, to jest wyzwanie. A czy będzie przełom właśnie w 2018, już ostatnim zdaniem, bo kończymy? Nie wiem, natomiast bardzo chciałbym, żeby ten przełom nastąpił. Ja się obawiam, że te czynniki, które hamują inwestycje, czyli brak stabilności otoczenia gospodarczego i problemy z ludźmi do pracy, nie przestają działać, więc ja się niestety boomu nie spodziewam, a spodziewam się, i to może jest informacja ważna dla przeciętnego Kowalskiego, wyraźnego wzrostu inflacji, znacznie większego niż dzisiaj zakłada rząd i Narodowy Bank Polski. Marek Zuber, ekonomista, bardzo dziękuję za tę rozmowę, te prognozy i tę analizę. Wszystkiego dobrego w nowym roku i wszystkiego dobrego również Państwu życzę. Ja się już żegnam, ale to oczywiście nie koniec naszego programu. Po godzinie 14:00 przegląd wydarzeń w Polsce.pl, a potem jeszcze magazyn Doroty Łosiewicz, Wieża Bab. Zapraszamy Państwa.